Cześć, tu Ernest! Do pobrania dzisiaj na PC-tach było nieco ponad 600 MB nowej zawartości. Na konsolach jak zwykle więcej, a to dlatego, bo weszła kolejna aktualizacja pełna nowości. Do gry nadchodzi Batman i cały zestaw sekretnych skinów. Do tego wykrzywione wieże zostaną usunięte i zastąpione przez nową miejscówkę. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeśli stawicie apkę w grę w ciągu 5 sekund, to absolutnie nic się nie stanie. Ale jesteśmy na dobrej drodze do 300 tysięcy subów i będę wam bardzo wdzięczny za waszą pomoc. Okej, zacznijmy może od nowego wydarzenia w grze. Dzięki wielu wyciekom wiemy, że Fortnite połączy swój świat ze światem Batmana. Wejdą aż dwie nowe bronie o klasie mitycznej. Jedną z nich jest chwytak Batmana. Chwytakiem, tak samo jak przysysakiem, będziemy mogli przyczepić się do dowolnej struktury, aby następnie się do niej przyciągnąć. Chwytak Batmana będzie różnił się tym, że po użyciu tego pistoletu, gdy już nabierzemy prędkości w górze, to będziemy mogli rozłożyć pelerynę Batmana, dzięki której będziemy mogli szybować. Zobaczcie sami, jak taki chwytak działa w pewnej innej grze z Batmanem. W Fortnite pewnie szybowanie dostanie małego nerfa, aby nie było aż tak OP jak w grze z Batmanem. Poza tym do gry wejdzie wybuchowy Batarang. Batarang to przedmiot rzucany, który będzie się kierował w stronę przeciwników. Gdy trafi w jakąś strukturę, to najzwyczajniej się do niej przyczepi, a wybucha dopiero w pobliżu przeciwników. Tak samo jak granaty zbliżeniowe z granatnika, którego już nie ma w grze. Oto kilka animacji oraz dźwięków tego Bataranga, które są w kilka gry. Znamy je dzięki skintracker.com. Do tego dzięki kolejnej garści wycieków wiemy, że do gry wyjdą wyjątkowe wyzwania związane ze światem Batmana, za które za darmo będziemy mogli odblokować poziomy karnetu bojowego, lotnie, graffiti i ukrytą emotkę oraz ikony sztandaru. Do sklepu za to trafi jeszcze inna lotnia. Jej wygląd w grze znamy dzięki Hypexowi. Teraz uwaga, w plikach gry skrywają się jeszcze inne skiny. Wiemy, że w tematyce Batmana wejdą dwa męskie skiny i jeden żeński skin. Każdy z tych skinów będzie miał swoją nową rzadkość o nazwie DC. Dla tych, co nie wiedzą, to DC to wydawnictwo komiksów, do której należy Batman. A więc, jeden z męskich skinów to będzie oczywiście Batman z jego peleryną jako plecak. Drugi skin to już jednak zagadka. To może być Joker albo inna postać ze świata Batmana. Podobnie sprawa wygląda w przypadku ukrytego skina dziewczyny. Mój strzał to Catwoman, kobieta kot, znajoma Batmana. Albo Harley Quinn? No nie wiem, zobaczymy. Dzięki IBR Leaks dowiedzieliśmy się, że Batman będzie prawdopodobnie w zestawie do kupienia za prawdziwe pieniądze. Nie wiemy niestety w jakiej cenie i może się okazać, że będzie jednak za fałdolce. Co ciekawe, nazwa pakietu skinów Batmana w plikach gry ma nazwę kodową Black Monday, czyli czarny poniedziałek. Ale moim zdaniem te skiny wejdą wcześniej do sklepu. Teraz nowa miejscówka. W wykrzywionym miasteczku pojawił się nowy nadajnik Szczelin, który posłuży jako brama do świata Fortnite, z której skorzysta Batman. Już wiemy, że wykrzywione miasteczko zastąpi Gotham. Gotham to miasto ściśle związane z Batmanem. I tak samo jak w filmach czy komiksach, możemy się spodziewać, że to będzie mroczne miejsce. Do tego momentu widzieliście, jak Gotham będzie wyglądało na minimapie. Oto ekran wczytywania za nadchodzący tydzień wyzwań, na którym już widać trochę nową miejscówkę. Llama Leaks na swoim Twitterze wstawił zdjęcia różnych obiektów, które będą w Gotham. Dzięki jego znaleziskom wiemy, że w Gotham będzie nawet wieżowiec Wayne Tower, czyli wieżowiec Batmana. Dwójka innych wydobywców danych zdołała pokazać, jak Gotham będzie wyglądało z daleka w grze. Wiem, jak to wygląda, ale tak czy siak, to w miarę dobrze pokazuje, jak całość będzie ułożona na mapie. Lepsze niż nic. Hypex za to pokazał jeden z tych budynków w grze. I bardzo mi się podoba to, że w Gotham będzie zapalone światło, które będzie rzutować logo Batmana na niebie. Tylko teraz pozostaje pytanie, kiedy to wszystko wejdzie do gry? No i właśnie tego jeszcze nie wiadomo, ale przypuszczam, że jutro o 15, ponieważ jutro o 15 wchodzi nowy tydzień wyzwań okresowych, za który jest ekran wczytywania, na którym widać już miasto Gotham. Do tego, i teraz słuchajcie uważnie, w sklepie Epic Games można zobaczyć, że od 19 września, czyli od jutra, przez tydzień bezpłatnie, będzie można odebrać pakiet gier o tematyce Batmana. To chyba jasne, że ten event będzie promocją wejścia gier Batmana do sklepu Epic Games. No, czyli prawie na pewno jutro. Ja już nie mogę doczekać, ponieważ jestem fanem Batmana i nie spodziewałem się połączenia światów Fortnite i DC, po tym jak Fortnite już miało współpracę z Marvelem. I taka mała ciekawostka. Muzyka w tle, którą teraz słyszycie, to nowy pakiet muzyczny, który pojawi się w sklepie. On także należy do zestawu Batmana. A skin, którego do teraz widzieliście w tle, to nowy styl do Elmiry. I tak, menu wyboru stylów do tego skina jest nieco zepsute. Męski odpowiednik tego skina także otrzymał nowy styl, ale tego skina już nie posiadam.
No niestety, nic nowego jeszcze nie weszło po tej aktualizacji, ale zaszło kilka zmian w rozgrywce. Według notek o aktualizacji, zbieraki Wysokie Napięcie oraz Magiczna Różdżka wróciły do szafek i można z nich już korzystać. Mimo tego w mojej szafce są dalej zablokowane i nawet jeśli je wybiorę to w grze, zamieniają się w podstawowy zbierak. Dziwne, to powinno zostać wkrótce naprawione. Już na pewno za to na pole walki wróciły trolki. Najważniejszą zmianą po tej aktualizacji jest chyba to, że od teraz strefy już nie będą się kończyć na terenie stref szczeliny, co oznacza, że nie będzie już końcówki w Lewkim Lasku czy w sklepowie Sadybie. Ta zmiana zaszła tylko w podstawowych trybach i w trybie areny, więc na przykład w Naparzance strefa dalej może być na przykład w Lewkim Lasku. Fortnite w życie wprowadziło też centrum ekipy. Cytuję, to nowa funkcja w mobilnej wersji Fortnite, która pozwala sprawdzić, którzy znajomi są online, stworzyć ekipę i rozmawiać z jej członkami na czacie głosowym, przed wskoczeniem do gry na dowolnej platformie lub pobraniem Fortnite na urządzenia mobilne. Więcej pytań i odpowiedzi na temat tej nowej funkcji znajdziecie na stronie, którą podawam w opisie. I to w sumie tyle. Pod względem zmian w rozgrywce wszystko na plus, ale na nowy event z Batmanem będziemy musieli jeszcze poczekać. Moim zdaniem maksymalnie 3 dni. W temacie nowych skinów do plików Battle Royale zostały dodane tajemnicze plakaty, na których są sylwetki skinów, których jeszcze nie było w grze. Nie wiemy jeszcze co zapowiadają te plakaty, ale to pewnie po prostu nowe skiny. Może nawet skiny sezonu 11. Halloween wypada w połowie 11 sezonu, więc możemy się spodziewać jakiegoś mrocznego i przerażającego motywu w nadchodzącym sezonie. Nowy sezon będzie już niedługo, bo za 18 dni. Co ciekawe, tytuł wydarzenia, które jest na tych plakatach, jest także widoczny na tablicy kina, które będzie w Gotham. No, ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!